Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje. Zapraszam na drugi odcinek podcastu Nauka Nadaje, podcastu, którego pomysłodawcą jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy się spotykać podczas tych rozmów z badaczami, z naukowcami Uniwersytetu i rozmawiać o tym właśnie, jak nauka nadaje sens, jak nadaje rytm, jak nadaje bieg codzienności, czy faktycznie to robi, czy jednak chcielibyśmy, żeby to naukowcy byli tym głosem, który będzie dla nas kompasem i który będzie nas prowadził przez przeróżne, trudne tematy naszego życia. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, na co dzień jestem dziennikarką Radia Z. Przy okazji jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, jeszcze za moich czasów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, który teraz delikatnie zmienił nazwę i będę dla Państwa prowadzić rozmowy o naszym świecie z różnych punktów widzenia. Rozmowy z najlepszymi adresatami tych pytań, czyli z badaczami uniwersyteckimi. Dzisiaj trochę o tym, czy koronawirus namieszał bardzo w naszej gospodarce i polskiej, i globalnej, bo słyszymy w mediach przeróżne komunikaty. Z jednej strony wszystko jest w porządku, nasz okręt płynie po tych niespokojnych wodach jednak w dobrą stronę, ale z drugiej przed nami dopiero ten kryzys gospodarczy, dopiero odczujemy skutki pandemii koronawirusa. Jaka jest więc prawda? Dzisiaj o tym w rozmowie z doktorem habilitowanym Łukaszem Goczkiem. Czy Goczkiem, panie profesorze? Goczkiem jak najbardziej. Język polski to jest ważny język, więc od tego zacznijmy. Profesor Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych, oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego okrętu. Niespokojne wody, tak się nam zadziało. Pandemia koronawirusa opanowała świat, również Polskę. No i niektórzy, szczególnie rządzący, twierdzą, że ten okręt jest płynący w dobrą stronę, sytuacja jest opanowana, ale z drugiej strony pracownicy, ludzie codziennie słyszą obcinanie pensji, bolesne konsekwencje, mniej miejsc pracy. Gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda, się przekonamy. Natomiast jeśli chodzi o to, kto co mówi, to każdy mówi to, co jest dla niego dobre. To znaczy media, podążając za pewnego rodzaju klikalnością, zainteresowaniem, starają się straszyć, a rząd, wiedząc, że nastrój konsumentów, nastrój firm ma bezpośrednie przełożenie na wyniki gospodarcze, a więc i na zadowolenie wyborców, stara się przedstawić sytuację w różowych barwach, ponieważ jak się ludzie przestraszą, to dojdzie do tak zwanych samospełniających się przepowiedni i faktycznie będzie źle. No właśnie, a propos tych wskaźników różnych. Ja wiem ze swojej dziennikarskiej pracy, że są takie dwa wskaźniki, kiedy coś się dzieje. Pierwszy to jest cena baryłki ropy. Jeśli ta cena za baryłkę ropy jest poniżej $100, to już znaczy wiedz, że coś się dzieje. A drugi wskaźnik to są giełdy. Jak reagują giełdy światowe na różne wydarzenia? Czy są spadki, czy są wzrosty? Nie wiem, czy pan profesor mnie poprawi z tymi wskaźnikami, to za chwilę, ale jeżeli pan profesor powie, że faktycznie coś w tym jest, to jak te wskaźniki zareagowały na pandemię koronawirusa? Oczywiście w pierwszej chwili można potwierdzić, tak, że jak najbardziej są to ważne rzeczy, które jak najbardziej przedstawiają ten puls gospodarki, natomiast od pewnego czasu zastanawiamy się, na ile faktycznie, tak? To znaczy dochodzi w ostatnich latach do postępującej finansjalizacji. I co to jest finansjalizacja? Ta finansjalizacja to po prostu to, że coraz więcej rzeczy jest towarem, który podlega bardzo, że tak powiem, szybkiemu handlowi, w sposób bardzo wystandaryzowany, co umożliwia uczestniczenie w tym handlu również podmiotom, ludziom, którzy tego na co dzień nie robią. To jest bardzo dobre dla uczestników rynku, ponieważ się zwiększa płynność i możliwość reakcji, ale z drugiej strony zwiększa się też zmienność. Jak patrzymy właśnie na chociażby rynek ropy naftowej, który zareagował wielkimi spadkami, no bo oczywiście ropy potrzeba było mniej w momencie, kiedy ludzie przestali się poruszać. No i teraz ludzie, że tak powiem, masowo zaczęli grać na spadki, wzrost ropy naftowej, aż w którymś momencie okazało się, że to, czym handlują, jest w istocie fizycznie istniejącym instrumentem. Handluje się baryłką ropy naftowej i w którymś momencie następuje sprawdzam i trzeba tą baryłkę ropy naftowej faktycznie gdzieś dostarczyć. No i to jest kłopot, jeżeli nie ma się miejsca do przechowywania. Więc co było bardzo spektakularne, kontrakty w pewnym momencie osiągnęły ujemną wartość. Tak? To znaczy wartość ropy naftowej stała się ujemna, ponieważ no nie można jej wylać, że tak powiem, do oceanu, tylko no, trzeba mieć miejsce do składowania, które kosztuje.
Więc co się okazało? Pociągnęło to, tak? Tak, że wartość baryłki ropy przez moment, to tak zwane kontango, stała się nawet ujemna. Znaczy, no, super kontango, że aż ujemna. Kontango zdarza się często, ale to już nie będę się w to zagłębiał. No a co z tymi giełdami? A jeśli chodzi o giełdy, giełdy podążają za pewnym trendem, to znaczy banki centralne dokonują masowej stymulacji pieniężnej. Nie jest to dodruk, jak często się pojawia, ale sektor finansowy otrzymał bardzo duże pieniądze na płynność. To jest lekcja, którą wynieśliśmy z wielkiego kryzysu finansowego. Jest to coś, co trzeba było zrobić, natomiast te pieniądze różnymi drogami wracają na rynek finansowy i to powoduje, że niektóre rodzaje tych aktywów, rzeczy, w które ludzie inwestują, zupełnie odrywa się od tak zwanych fundamentów, czyli to, czego się spodziewaliśmy zarobić. I wiele spółek notuje bardzo spektakularne wzrosty. Również w Polsce oczywiście wymieniał nie będę, natomiast są bardzo spektakularne spółki, które rosną o kilkaset procent i, że tak powiem, w tak zwanym warzywniaku można porozmawiać, że ktoś namawia do tego, żeby kupować. No to o tym, kto rośnie, a kto spada, to jeszcze porozmawiamy. Ja tylko powiem, bo nie zaznaczyłam tego na początku, że spotykamy się z panem profesorem w bardzo przyjemnych, mam wrażenie, okolicznościach przyrody, chociaż akurat na dzisiejsze spotkanie jesienne trochę nam pogoda pokrzyżowała plany, bo możecie państwo słyszeć wiatr, możecie państwo też słyszeć przejeżdżające karetki, bo jesteśmy w Cafe Flora przy Ogrodzie Botanicznym na zewnątrz. Wypatruję różnych stworzeń, jakichś ptaków, jakichś myszy. Na razie jeszcze nic się nie pojawiło, ale zobaczymy, jak ten dzień nam się rozwinie. Panie profesorze, nie ptaki, nie myszy, ale wielcy i ważni gracze. No właśnie, kto na pandemii zyskał, a kto stracił? Zaczął pan profesor trochę o tym mówić, że są firmy, które spektakularnie tracą i są takie, które mają kilkaset większe obroty. Jak to się przekłada na różne biznesy? Czy na przykład, nie wiem, w Polsce zyskują polskie firmy, bo siedzimy w domu, wróciliśmy do naszego, do tego, co nasze, jeździmy po Polsce, kupujemy polskie produkty. Ja słyszałam na przykład taką ciekawą rzecz od osób zajmujących się odpadami, że wzrosła bardzo liczba pudełek z tej żywności na wynos, bo w to poszliśmy. Czy rzeczywiście firmy, które oferują żywność na wynos gdzieś są wysoko? To uśmiecham się oczywiście o tym mówiąc, bo to jest ta skala mikro. Pan profesor zajmuje się skalą makro. Jak to wygląda? Bez wątpienia koronawirus moim zdaniem przyspieszył wiele procesów, które i tak trwały. Tak? To znaczy ta popularność tego jedzenia na wynos jak gdyby przyspieszyła, ale jest to proces, który widzieliśmy też w innych krajach i można się go było spodziewać. To znaczy skala tego wzrostu jest oczywiście niespotykana, nikt się tego nie mógł spodziewać, natomiast to, że tak będzie, to było wiadomo, bo w innych krajach też tak było. Istniały już platformy, istniały sposoby, istnieli już kurierzy, cała ta machina logistyczna, więc wystarczyło tylko, że tak powiem, przestawić tory i bez wątpienia jest to pewien zysk, natomiast oczywiście większą marżę uzyskują restauracje z klientów, którzy przychodzą na miejsce, więc to nie jest tak, że jest to jednoznacznie korzystne, tak? Że teraz nagle posiadanie restauracji stało się Eldorado, no niestety wręcz przeciwnie. Drugie, co patrzymy, to oczywiście hotele i nie wiem, też posiadacze dobówek różnego rodzaju tego rodzaju na pół turystycznych lokalizacji na pewno też mogą liczyć straty. Z drugiej strony mamy takie zjawisko, chociażby nawet na polskiej giełdzie, właśnie jak WIG COVID, to znaczy to są właśnie spółki, które według grona ludzi, którzy po raz pierwszy w historii mamy rekordowe ilości osób, które konta maklerskie założyły i inwestowali właśnie w ten WIG COVID, czyli spółki, które jak się spodziewali będą odnosić zyski. To niech pan profesor zdradzi, w co teraz inwestować. To znaczy, jakiego to są rodzaju spółki, chociaż z jakich branż? Są to różnego rodzaju branże, począwszy od gier, poprzez różnego rodzaju środki dezynfekcyjne, aż po wiodącego producenta rękawiczek jednorazowych. Więc jest to sporo... Jest to sporo spółek, które po prostu deklarują, że w związku z koronawirusem
zarobią. Jak to zrobią, nie jest jasne, natomiast są liczne komunikaty wydawane, co powoduje, że mało doświadczeni inwestorzy nie sprawdzają, czy faktycznie taka spółka ma papiery na to, żeby takie zaawansowane technologicznie produkty wytwarzać. Dzięki przy okazji, że za taki szybki wykład, w co inwestować się pieniądze, a w co ewentualnie nie. Taki finansowy ninja. Ale ja wcale nie mówię, że to jest, że tak powiem, zyskowne. To jest niestety bardzo ryzykowne. Mhm. To należy o tym przede wszystkim pamiętać. Wiele osób, moim zdaniem, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ryzykowne. To znaczy ludzie zazwyczaj przyzwyczajeni do inwestowania w lokatę, gdzie mamy absolutną pewność, co uzyskamy z powrotem, nagle inwestują na giełdach, gdzie spadki w ciągu, powiedzmy, tygodnia czy miesiąca o kilkadziesiąt procent nie są czymś specjalnym i w związku z tym ten stres, który jest przez to wytwarzany, czasami nie jest warty tego zysku, ponieważ no koniec końców, średnio rzecz biorąc, zwrot z giełdy jest oczywiście wyższy niż z bezpiecznych form inwestowania, natomiast nie jest on jakoś, że tak powiem, z innej planety. Mm-hmm. No tutaj ryzyko zostawmy na razie z boku, ale też jest ono pewnie wliczone w gospodarkę i w inwestowanie. Wracając do tego, o czym pan powiedział, że mogliśmy się spodziewać tego, że ta branża jedzenia na wynos będzie rosła, bo to jest taka tendencja światowa. A czy coś w kontekście pandemii koronawirusa, jakaś branża, jakaś dziedzina gospodarki wzrosła zaskakująco? Oczywiste są rękawiczki, środki dezynfekcyjne, gdzieś tam ten przemysł. Czy jest? Być może nie ma, ale czy coś takiego państwa jako badaczy, ekonomistów zaskoczyło, że koronawirus pokazał no coś takiego, czego jednak nie mogliście się spodziewać, czego nie mogliście przewidzieć? Ja państwu powiem, państwo tego nie widzą, ale profesor teraz szuka wzrokiem gdzieś hen daleko, bo być może tego nie ma. Absolutnie nie jest to pytanie z tezą, panie profesorze. Nie, no przyznam, to znaczy, no jeżeli jak gdyby założymy, że wydarzy się to, co się wydarzyło, to wydaje się raczej, że można się było spodziewać dokładnie. Wiedziałam, że tak profesor powie. No właśnie, a propos tego można się było spodziewać. Na ile dla państwa, dla specjalistów od ekonomii, od gospodarki, takie kryzysowe sytuacje jak pandemia koronawirusa, to jest pewien standard. To znaczy, mówi się 7 lat grubych, 7 lat chudych. Mówi się o jakiejś, no nie powiem wypłaszczonej krzywej, ale mówi się o tym, że to gdzieś tam wędruje. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Na ile gospodarki światowe są tak naprawdę przygotowane na coś takiego, że może tąpnąć w pewnym momencie? Otóż rzeczywiście, no, mamy do czynienia z cyklem koniunkturalnym i jest raz lepiej, raz gorzej. Nie ma jakiejś stałego okresu czasu, w trakcie którego następuje po sobie recesja bądź wzrost. Już dawno ekonomiści odeszli od prób wyliczenia jakiegoś takiego stałego cyklu, ale wiadomo, że po latach grubych, tłustych nadchodzą lata właśnie chude. Więc są to bardzo różnego rodzaju różne procesy. Za każdym razem, gdy przydarza się jakiś kryzys, powody jego są różne. No, dlaczego? No, ludzie to inteligentne istoty i robią bardzo dużo, żeby uniknąć tych właśnie kryzysów, bo trzeba pamiętać, że są to traumatyczne wydarzenia. My w Polsce mamy taką trochę perspektywę zaburzoną przez to, że ostatni kryzys przeżyliśmy w latach taki prawdziwy. Przeżyliśmy w latach 80., ale no a kryzys 2007, tak? Czy właśnie ten kryzys finansowy nie dotknął nas pana zdaniem jakoś za mocno? Świat bardziej, tak? Świat dużo bardziej. Jeżeli patrzymy, właśnie są pokazane te spektakularne spadki związane z zamknięciem gospodarki, ale widzimy, że światowe gospodarki niemal automatycznie po otwarciu wróciły na niższy poziom niż przed spadkiem, ale nie są to jak gdyby jakieś takie szalone spadki, tak? To znaczy w pierwszej chwili oczywiście no, zatrzymujemy gospodarkę i skutek jest straszny, natomiast gdy ludzie wracają do pracy, automatycznie wszystko odbija. Więc bardzo, że tak powiem, charakterystyczne, no to właśnie widać, że gdziekolwiek pojawiają się wykresy różnych tych głównych. Atakuje nas teraz osa, słuchajcie, więc musimy ją tutaj przepłoszyć do innego stolika. Spodziewałam się stworzeń, wprawdzie myślałam, że będą jednak troszkę bardziej sympatyczne, ale ach, droga pani. Proszę sobie lecieć, poleciała. Na razie osa, czekamy na myszy oraz wróbelki. Panie profesorze, wracając do tego ciągu i do tego... Tak. Że wzrost, no jak patrzymy na te podstawowe wskaźniki, to w zależności od okna tego czasowego, jakie przyjmiemy, tak, to w zasadzie celowo właśnie w mediach pokazuje się te ostatnie lata, które były właśnie tymi latami tłustymi, więc na tym tle ten spadek, który mamy ostatnio, wygląda strasznie, ale jak rozszerzamy
szerzymy perspektywę o ten wielki kryzys finansowy, to w istocie widzimy, że z czysto gospodarczego punktu widzenia ten wielki kryzys finansowy był dużo, dużo gorszym wydarzeniem. Mówi profesor spotkało. O tym w latach 80., tak? I nie, to znaczy no, z punktu jeszcze, widzenia jeszcze. Polski, ale jasne. Dla świata. Okay. Dla świata wielki kryzys finansowy był dużo gorszy, który Polskę z różnych przyczyn wtedy ominął. No dobrze, a wracając do kryzysu pandemicznego, czy powiedział pan trochę na początku, że jeszcze nie do końca wiadomo, czy już widać jego skutki, a kiedy będzie wiadomo, czy... Jakie jest to okno czasowe, jak pan profesor powiedział? Kiedy można usiąść i spojrzeć? Już wiemy, że to było takie i takie wydarzenie w dziejach polskiej gospodarki czy światowej gospodarki. Ekonomiści mają bardzo trudno, jeśli chodzi o prognozowanie i zawsze jest takie pewnego rodzaju oczekiwanie, że jest ekonomista, czy ktoś, przypuśćmy, dobrze wynagradzany i w związku z tym potrafi on przewidywać przyszłość na zasadzie pewnego jasnowidzenia. Tak? No, natomiast dane, które spływają z gospodarki są bardzo opóźnione, tak? Jeśli chodzi o PKB, to praktycznie blisko o kwartał, co się tak naprawdę dzieje, no możemy, że tak powiem, tylko próbować na podstawie różnego rodzaju cieni, transakcji kartami, próbować przyspieszać, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. I już samo to, że patrzymy wyłącznie wstecz, to jest tak jak jechanie samochodem do przodu i patrzenie w tylną szybę i na tej podstawie próba oszacowania, kiedy dojdziemy do celu. Tak więc zasadniczo mamy tutaj, że tak powiem, sporo kłopotów z tym. No i po drugie, nie jestem epidemiologiem, no i trudno mi prognozować, jak się potoczy. No i chciałbym jednakże zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy kraje przyjęły bardziej radykalne sposoby zwalczania koronawirusa w postaci zamknięcia wszystkich w domu, czy też próbowały, że tak powiem, żyć jak dotychczas, to wszystkie kraje zostały dotknięte i wydaje się, że na podstawie tych wstępnych analiz, że nawet bardziej, jeśli próbowały ignorować problem. W związku z tym być może, tak, no być może relatywnie lepsze wyniki Polski na tym tle wynikają z dobrego... To paradoksalne dosyć, prawda, że z jednej strony jak lockdown, nic nie działa, no to nie działa, nie pracuje, nie przynosi dochodów. Udajemy, że nic się nie dzieje, czy właściwie no nie wyłączamy całej gospodarki, a pan profesor mówi, że paradoksalnie te kraje gorzej sobie teraz radzą, tak? Nie wiem, czy Szwecja, czy nie wiem, no kto, Stany pewien... Zjednoczone, czy Wielka Brytania, nie wiem, kogo no pan profesor pewien, ma na myśli. Jest to pewien paradoks związany z tym, że po pierwsze wszystkie światowe gospodarki są powiązane, więc to mniej więcej tak jak mieszkać w bloku i wybuch pożar na drugim piętrze i zamknąć drzwi i liczyć, że nic się nie wydarzy. Drugie to również jest istotne, to znaczy no osoby, które twierdzą, no bo takie też są, że koronawirusa nie ma, że to wszystko było zaplanowane i tak dalej. Kłopot, który tutaj powstaje, jest to, że to ludzie się przestraszyli, tak? To znaczy jak gdyby rządy podążały za strachem ludzi, to ludzie się zamknęli w domach, natomiast wiele rzeczy zostało jak gdyby no potwierdzonych pewnymi regulacjami, które zostały przyjęte. No i w związku z tym to właśnie ten strach ludzi przed konsumowaniem, wychodzeniem i tak dalej, był tym czynnikiem, który spowodował to, że te biznesy, o których mówiliśmy wcześniej, zanotowały strat. Nie wiem, czy ja pana profesora dobrze czytam, ale mam takie wrażenie, że ekonomista się nie boi takich kryzysów jak pandemia koronawirusa, że są wpisane w ten cykl gospodarczy, jakoś to płynie. To czego się boi ekonomista z punktu widzenia gospodarczego najbardziej? No z punktu widzenia gospodarczego, i to moim zdaniem właśnie spektakularny przypadek, znaczy boi się właśnie strachu i niewiedzy, tak? To znaczy wydarzyło się coś zupełnie nowego, ludzie zareagowali w sposób każdy nieprzewidywalny, może sam. No nieprzewidywalny w gruncie rzeczy. Można się zastanawiać, to znaczy to jest na pewno, no nie chciałbym aż na tak kontrowersyjne tematy wchodzić, ale... Część osób oczywiście twierdzi, że ta reakcja była nadmierna, a część osób twierdzi, że ta reakcja po reakcji nadmiernej, czyli kompletne wyluzowanie z kolei jest też nadmierną reakcją, ale no, trzeba pamiętać, że ludzie ogólnie są właśnie istotami psychologicznymi i w związku z tym... Te emocje odgrywają tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. Jak wrócimy do tego kryzysu finansowego, to właśnie ten problem bardzo jest widoczny, tak? To znaczy, że
ówczesne zakończenie długiego okresu prosperity lat 80., 90., 2000., tak zwana era wielkiej moderacji się skończyła i ludzie zapomnieli, co to jest kryzys. Aha. I jak on się przydarzył, to zupełnie, że tak powiem, wpadli w panikę, przestali wydawać, zaczęli wycofywać oszczędności z sektora finansowego, banki przestały udzielać kredyty, więc koszt strachu jest kosztem, bym powiedział, największym. I to właśnie dlatego rządzący cały czas ludzi uspokajają, wszystko będzie dobrze, tylko idźcie do nie tego sklepu, się. Idźcie kupcie. Do tego i wydajcie i kupujcie, pieniądze. Wydajcie te pieniądze, bo to jest dosyć prosty mechanizm, tak? To znaczy w życiu takim codziennym, jak oszczędzamy, to jest to fajna rzecz, prawda? Że ludzie, którzy oszczędzają, są w naszym rozumieniu ludźmi, którzy są odpowiedzialni. I oczekujemy, że przełożymy to samo na taką perspektywę ogólną, gospodarczą, makroekonomiczną. Ale to nie jest prawda. Gdybyśmy wszyscy nagle, i co było w lockdownie, przestali wydawać, to gospodarka staje. To my również nie jesteśmy potrzebni gospodarce, ponieważ nie pracujemy. Więc w rezultacie po prostu bardzo szybko zbiegamy do zera. Więc te oszczędności, które na co dzień z punktu widzenia jednostki są fajne, bo oczywiście taka osoba jest odpowiedzialna, miła, super, no po prostu... Szanujemy, tak, że potrafi. Szanujemy w przeciwieństwie do nieodpowiedzialnych ludzi, którzy dostaną pieniądze i wydadzą. To mamy tutaj do czynienia właśnie ten strach i nadmiar tych oszczędności, który się pojawia. Oczywiście oszczędności bardzo ważną rolę odgrywają w gospodarce, natomiast ich poziom nie powinien przekraczać pewnego optymalnego poziomu. Czyli czego boi się ekonomista? Strachu? Ekonomista boi się strachu i boi się niewydawania pieniędzy przez obywateli, tak w dużym skrócie mówiąc. Tak. Ja tylko uzupełnię warstwę dźwiękową naszego spotkania. Jakich dźwięków spodziewaliśmy się w Cafe Flora? Mówiliśmy o odpadach z żywności na wynos i pojawiła się jakaś śmieciarka w tle, więc tutaj wszystko jest możliwe, nawet w ogrodzie botanicznym. Panie profesorze, ja wiem, że szklana kula to nie jest pańskie ulubione narzędzie, ale trochę pan o to zahaczył. O banki, które nie będą dawać kredytów, ludzi, którzy nie będą wydawać pieniędzy. Jak może wyglądać? Robią państwo różne prognozy, myślą o tym, jak to będzie. 2021 rok. No ten 2020 nie był zbyt łaskawy, generalnie wszyscy o tym mówią i zastanawiają się, jak będzie dalej. A z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, czy możemy się spodziewać tego, że banki już będą chciały 50% wkładu własnego, zanim dadzą nam kredyt na mieszkanie? Albo tego, no właśnie, że wszystko będzie jeszcze droższe i tak wszystko jest droższe, czy będzie jeszcze droższe? Jak pan profesor myśli, jak to może być? Wydaje mi się, że po pierwsze to jesteśmy nieco rozleniwieni takim ostatnim, bardzo długim, dobrym okresem. Za długo było dobrze, tak? Długo było dobrze i nie pamiętamy, że kiedyś, i to nie tak dawno, bo jeszcze 20 lat temu, uzyskać w ogóle kredyt z banku, to było po prostu wielkie, wielkie wydarzenie, tak? I to, że od pewnego czasu mogliśmy, że tak powiem, bez problemu pójść i bez problemu ten kredyt uzyskać, jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju nowością, tak? Więc no umówmy się, sytuacja i tak jest dobra pod tym względem, tak? Po drugie, banki otrzymały bardzo dużo pieniędzy z różnego rodzaju operacji i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i to przede wszystkim należy o tym wspomnieć, że to właśnie ta polityka pieniężna światowa determinuje, co się dzieje w takich małych krajach również jak nasz, więc to, że rezerwa federalna, to, że Europejski Bank Centralny tak duże ilości pieniądza wyemitował, również przelało się i do naszego kraju i to prędzej czy później spowoduje odwrócenie tych niekorzystnych trendów, te kredyty wrócą, innymi słowy, zwłaszcza, że możemy zacząć mówić, że ten strach mija powoli, prawda, więc pod tym względem lepiej, natomiast jeśli chodzi o drugą stronę medalu, czyli rynek pracy, no na razie proszę zwrócić uwagę, że wszystkie rządy, w tym i nasz, poszły w stronę próby zatrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie i niedługo te tarcze będą się kończyć, kończy się wsparcie, no i domyślam się, wielu pracodawców będzie robiło przegląd, nazwijmy to, tych swoich weryfikację, kad. Weryfikację tych swoich kad, tak. No i wtedy może być gorzej, aczkolwiek w roku 2000 też były problemy w polskiej gospodarce, głównie na skutek kryzysu rosyjskiego i firmy zrobiły błąd. Ten kryzys rosyjski w ogóle nas nie dotknął, natomiast w panice zaczęły zwalniać bardzo duże ilości osób. I potem, gdy gospodarka dosłownie wstała po roku,
od razu firmy miały bardzo duży problem, żeby odzyskać tych pracowników, żeby trzeba było im nagle płacić dużo, dużo więcej, już nie mówiąc, że sam proces rekrutacji jest bardzo kosztowny, dużo osób się tym zajmuje, lepiej tego nie robić, lepiej mieć doświadczonych pracowników i wydaje się, że wszyscy pracują na komputerze i robią to samo, ale nie. Doświadczony pracownik to jest naprawdę skarb. I wtedy, kiedy wyrzucono tych doświadczonych pracowników, firmy poniosły z tego tytułu straty i wyciągnęły lekcje. Jak przydarzył się wielki kryzys finansowy w tym 2007, 2008, 2009 czy kryzys strefy euro, one tych pracowników trzymały i była to znakomita decyzja. Ponieważ były w stanie, tak powiem, bardzo szybko wystartować, gdy firmy z zachodniej Europy poszukiwały tańszych zamienników różnego rodzaju produktów, wtedy właśnie zgłosiły się do Polski. To jest jedna z przyczyn, dla których wtedy nie notowaliśmy spektakularnych spadków i w zasadzie no, kryzys, sporo było na ten temat mowy, natomiast wtedy na tle innych krajów można było mówić, że ten wynik jest wyjątkowy. Ja pana profesora zapraszam bliżej mikrofonu, bo pan profesor ucieka, na to sobie nie możemy pozwolić, a jeszcze chcę trochę zapytać. Powiedział pan profesor o tym, że no, gospodarka jest oczywiście bardzo powiązana, kraje są ze sobą powiązane, gospodarka globalna, światowa, makroekonomia. Mówiliśmy o takim partykularnym przypadku i też o partykularnych krajach. Te, które postawiły na lockdown, może sobie poradziły lepiej niż te, które udawały, że nic się nie dzieje. A jak w takiej skali globalnej ten kryzys koronawirusowy, pandemiczny wpłynął na ekonomię, czy na gospodarkę właśnie światową, gdyby pan miał na to spojrzeć z takiego wielkiego lotu ptaka. Mamy teraz drona, a teraz drony są takie modne. Patrzymy z drona, obraz światowej gospodarki. No i z drona patrzymy i mamy dwa rodzaje przepływów. Jedne to są przepływy finansowe, a drugie to towarowe. Więc jeśli chodzi o przepływy finansowe, to widzieliśmy, no to w pierwszym momencie, w momencie paniki, te olbrzymie ilości dolarów, euro, franków szwajcarskich czy jenów wracają z powrotem do domu. Tak? To znaczy zamykane są wszystkie transakcje i następuje odpływ z tych gospodarek bardziej ryzykownych, takie jak nasza, osłabiają się waluty. Tutaj ta panika była widoczna, ale, że tak powiem, bardzo szybko zareagowały te banki centralne tych właśnie największych centrów finansowych, emitując bardzo duże ilości pieniądza, którego przestało tym samym brakować i te pieniądze wróciły bardzo szybko z powrotem do tych bardziej ryzykownych interesów, czyli właśnie do gospodarek takich jak nasza. Aha. Bo trzeba pamiętać, że nadal inwestowanie w naszym kraju, no, z punktu widzenia światowego należy do tych ryzykownych. Tak? Mamy, że tak powiem, złą historię kredytową, jeśli chodzi o bankructwo, które zaliczyliśmy i to tak jak w perspektywie, że tak powiem, indywidualnej, gdy staramy się o kredyt, źle wygląda, jeśli jakiegoś nie spłaciliśmy, to w skali kraju to również wpływa, że pewnego rodzaju premia zawsze u nas oprocentowanie musi być wyższe, żeby sprostać tego rodzaju premii za ryzyko. Drugie to są towary. A drugie to są towary i w ostatnich latach obserwowaliśmy to wszystko, co nazywamy globalizacją, ma również taki aspekt, że nie wiemy, gdzie dana rzecz została wyprodukowana. Kiedyś to było właśnie bardzo, że tak powiem, charakterystyczne, tak? Że Mercedes na przykład pochodził z Niemiec, tak? Że mikrofon, do którego tutaj mówimy, miał bardzo wyraźnie napisane made in i pewnie nadal ma, ale w gruncie rzeczy to nie wiadomo, gdzie większa część tych rzeczy powstała. To znaczy jest dosyć prawdopodobne, że każdy element został w zupełnie innym kraju zamontowany, trafił na kontener, gdzieś pojechał i to tak po całym świecie sobie krążyło, aż gdzieś tutaj trafiło do nas, bo tak było najtaniej. Więc uzyskujemy z tego olbrzymie korzyści. Jest to niesamowicie zyskowny, dobry, ta ilość rzeczy, które teraz mamy, a porównujemy właśnie te czasy tego kryzysu lat 80., gdzie w domu ktoś miał radioodbiornik, telewizor i pralkę i to koniec tych właśnie spektakularnych sprzętów domowych, to teraz mamy, że tak powiem, mnóstwo jakichś tych bibelotów, które wysypują się. A jakie to ma znaczenie, że on jest z różnych krajów, ten mikrofon złożony? Ma to takie znaczenie, że jak właśnie w jakimś jednym kraju następuje lockdown, no to brakuje nam tej jednej śrubki, której brakuje nam do złożenia go w całości, tak? I to ryzyko bardzo, że tak powiem, wpłynęło. Więc mamy tak zwany łańcuch wartości. Ten mikrofon jest wart tyle, ile za niego zapłaciliśmy, ale do tego łańcucha wartości złożyło się mnóstwo krajów,
krajów, ktoś wyprodukował ropę naftową, żeby ten plastik był, ktoś wyprodukował miedź, być może Polska. Wiele rzeczy podróżowało po całym świecie. No jeżeli gdzieś właśnie przerywamy, no bo pracownicy portu nie przyszli do pracy, czy pracownicy fabryki nie przyszli do pracy, to nie ma. Po prostu nie ma. Niestety to oznacza, że producenci mikrofonu też nie zarobili, może zwalniają. Generalnie te światowe łańcuchy wartości stały się bardzo, tak my mówimy, fragmentaryczne. Tak? Chwiejne, tak? Tak, trochę. Takie właśnie chwiejne. I jest to pewnego rodzaju ryzyko, prawda? Jest to ryzyko, które podejmujemy. Ja bym to porównał do, to znaczy no gospodarka kapitalistyczna, to rzadko używam, ale dokładnie w tym kontekście tak. Jest potrzebne. Ale w tym kontekście jest potrzebne. Gospodarka kapitalistyczna cały czas dąży do zysku, prawda? I ten zysk uzyskuje za wszelką cenę. Natomiast ten element ryzyka jest pomijany. Tego typu decyzją jest chociażby to, że w samochodach przestano montować fabrycznie koła zapasowe. Dlaczego? No to jest dobre dla ekologii, samochód jest lżejszy, mniej opon i tak dalej, tak? I konsument też jest zadowolony, no bo samochód jest tańszy, nie musi dopłacać do tego koła, które niby jest w cenie, ale wiadomo, że też tą cenę wyższą musimy zapłacić, no i koła zapasowego nie ma w samochodzie. No i to jest, i wszyscy są szczęśliwi, zużycie paliwa mniejsze, opony nie ma, fajnie, no i jedziemy na autostradzie, strzeliła nam opona i nagle to ryzyko, które podjęliśmy, zmaterializowało się. I na tej samej zasadzie podejmujemy pewnego rodzaju ryzyko związane z tym, że mikrofon jest produkowany w różnych krajach, że jak się w jednym kraju coś zdarzy, to będziemy mieli poważny kłopot. Panie profesorze, na koniec dwa hasła. Pierwsze hasło to jest ciekawość, a drugie to jest optymizm. Od tej ciekawości bym zaczęła. Od szczegółu do ogółu, kiedy zaczęła się pandemia, kiedy zaczął się kryzys, zaczął się lockdown, pan profesor patrzył, no jesteśmy już kilka miesięcy właściwie po tym ogłoszeniu tego wszystkiego, co się dzieje. Już żyjemy z tym, trochę się przyzwyczailiśmy. Kiedy pan jako ekonomista, jako specjalista od ekonomii, gospodarki patrzył na to, to co się panu wydało najbardziej ciekawe, co pana zaciekawiło z punktu widzenia pańskiej branży, w tym co się zaczęło dziać przy okazji pandemii koronawirusa? Ciekawe na pewno jest to, że teraz właśnie naukowcy uzyskali po prostu niesamowity materiał do analiz. Nauka nadaje to. No dokładnie tak, to znaczy założę się, że teraz będzie, to znaczy już jest prawdziwy wysyp artykułów czy working paperów, w których ludzie traktują to jako naturalny eksperyment. Bo możemy, że tak powiem, na mnóstwo różnych sposobów analizować to, jak właśnie zamknięcie ludzi w domach, to w normalnej sytuacji by się nie wydarzyło, no jak to wpłynęło na różne rzeczy, prawda? Więc teraz właśnie w statystyce to jest właśnie ulubiony materiał do analiz, taki tak zwany naturalny eksperyment, no bo my w naukach społecznych nie mamy możliwości... Czekacie na takie momenty po prostu, żeby mieć co tam... Czekamy, no można powiedzieć, czekamy wręcz... Aż właśnie będzie można zobaczyć, no co się zdarzy no z mojego punktu widzenia, co się dzieje, jeżeli, że tak powiem, na kilka dni w systemie bankowym brakuje pieniędzy, prawda? Coś się dzieje w trakcie tej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej i tak dalej, czego byśmy się w normalnych czasach zupełnie nie spodziewali, tak? W sensie na początku tego roku właśnie mieliśmy do czynienia z rozszalałą inflacją i tak dalej i można było się zastanawiać, co teraz będzie z tą inflacją i nagle ciach i wszystko poszło w inną stronę, tak? Więc mamy tutaj świetny materiał do analiz, więc to jest z mojego punktu widzenia niesamowicie ciekawe, ale... Ciekawe jest to, co dla pana profesora jest ciekawe. Tak, więc dla mnie jest to ciekawe, ale chciałem podkreślić, że oczywiście nie trzymałem za to kciuków. Jasne. I oczywiście trzeba mieć świadomość, no oczywiście... My sobie żartujemy, ale sprawa jest poważna, tak? Jasne. To znaczy no my już troszkę o tym nie pamiętamy, ale tym zjawiskom kryzysowym w każdej gospodarce to właśnie towarzyszy bezrobocie. A zwłaszcza w przypadku mężczyzn zjawisko bezrobocia należy do najcięższych psychologicznych wydarzeń w życiu. To znaczy są badania, które pokazują, że co najmniej na równi utratę pracy mężczyźni traktują jak śmierć współmałżonka, więc jest to bez wątpienia cięższa
no ciężka... Przeprawa, ciężki moment, jasne. Ciężka przeprawa, ciężki moment. Możemy mieć, mam na myśli skrajne przypadki, nie mówię akurat o przypadku polskim, bo na razie dobrze sobie radzimy, ale no w skali świata zawsze po takich kryzysach dochodzi do różnego rodzaju wzrostu nacjonalizmów gospodarczych. Więc my niesamowicie korzystamy na tym, że właśnie ten mikrofon został wyprodukowany w różnych krajach, ale no mamy jakiegoś rządzącego, który w jakimś kraju może powiedzieć, to nie przez nas jest źle, to przez tamtych. I w rezultacie zamykamy granice i z jednej strony z tego kraju jakieś śrubki nie wyjadą, a jakieś śrubki przestaną dojeżdżać. Wszyscy będą mieli gorzej, natomiast, że tak powiem, polityk znalazł winnego i tego rodzaju wzrost takich nacjonalizmów gospodarczych jest czymś, czym się martwiliśmy już przed epidemią, czego najlepszym przykładem jest Brexit. No właśnie, to ten optymizm, o który chciałam pana profesora zapytać. Miałam wrażenie, że podczas naszej rozmowy jest go sporo. Dobrze sobie radzimy, na razie jeszcze nie wiemy, no może nie będzie tak źle. No ale teraz pan profesor zahaczył o takie wątki, które jednak tym optymizmem nie napawają. To jest pan optymistą w tej kryzysowej sytuacji, czy nie bardzo? Wydaje się, że poszczególne kraje po prostu poradzą sobie w bardzo różny sposób, tak? Więc jeżeli zmieniamy perspektywę, to właśnie ta różnica jest tutaj bardzo ważna, tak? To znaczy, no jeżeli mamy z jednej strony Peru, gdzie ten spadek tej aktywności gospodarczej jest, że tak powiem, spektakularny, a z drugiej strony Polskę, gdzie jest, jak do tej pory, spadek produkcji jest jednym z najmniejszych w ogóle na świecie, więc że tak powiem, no bardzo trudno abstrahować od tego, gdzie się siedzi, tak? W sensie ten punkt widzenia bardzo zależy od punktu siedzenia, więc gdybyśmy rozmawiali w Peru, jestem pewien, żebym bardziej straszył. Natomiast tutaj nie mam takiej tej. No natomiast no oczywiście są zagrożenia. Są zagrożenia i tak jak już mówiłem, ekonomiści troszkę też są odstraszenia, tak? To znaczy ekonomia jest w gruncie rzeczy nauką o smutnych rzeczach. Dlaczego? No dlatego, że mówi o tym, czego nie możemy mieć naraz, prawda? Byśmy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko i tego nigdy nie mamy. I w związku z tym, no zawsze, że tak powiem, ekonomista do pewnego stopnia stara się, że tak powiem, no uwzględniać jakiś czarniejszy scenariusz. To ja powiem tak, gościem cyklu Nauka Nadaje był bardzo oszczędny ekonomista, który odmówił i ciastka, i kawy, i herbaty, zadowolił się wodą. Ekonomista, który najbardziej boi się tego, że nie będziemy wydawać pieniędzy, który wbrew pozorom nie czyha na kryzysy, ale wydają mu się one bardzo ciekawe. I ekonomista, który mówi, że mimo wszystko jednak dobrze, że siedzimy w Cafe Flora w Warszawie w Polsce, a nie w Cafe Flora w Peru, gdzie sytuacja około pandemiczna jest zupełnie, zupełnie inna. Pięknie panu dziękuję za to spotkanie, za te wszystkie cenne informacje. No i oby rzeczywiście ten 2021 w tej szklanej ekonomicznej kuli wyglądał nie najgorzej. Oby. Profesor Łukasz Goczek, doktor habilitowany Łukasz Goczek, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Piękny, ważny gość w Cafe Flora. Nauka Nadaje dla państwa. Bardzo dziękuję. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.